Witam serdecznie, tu Skrulinat i kolejny odcinek z serii Białej Sobie Czołgi. Bohaterem tego odcinka jest T-57 Heavy, czołg ciężki z magazynkiem z 10 tiero z amerykańskiego drzewka. Czołg bardzo fajny, 4 pociski po 407 damage'u. Działa te same co na T-195, tylko dłużej celuje. Bitwa niestety przegrana, ale chciałem wam pokazać jak tym czołgiem można fajnie dużo damage'u zrobić. Bitwa standardowa na mapie Fjordy. 3 ósemki z naszej strony, 3 ósemki z ich strony. Tu był pomysł, że tutaj jakoś zajechać tam, puszczać tu, ale tutaj mamy wszystkie praktycznie tu przyjechały. Nikt nie pojechał na E5 w tamte rejony, żeby świecić. No i będę musiał się wrócić tam i jakoś tutaj ogarnąć. Chociaż jakbym tutaj może został, to bym tutaj pomógł naszym. No to już AMX spadł dosyć szybko. Leopard i T-57 Heavy, no to niestety to krótka piłka z ich strony była. Więc postanowiłem tutaj jednak nie stać, nie snajpić się, bo tutaj jednak coś nas wyświetli i arta leci w nas jak chce i kiedy chce. No, postawiam pojechać w stronę H75, może coś tam działam. Druga bitwa, w której no można się doszukać paru moich błędów w postępowaniu. Szczególnie pod koniec. Ale nie o to chodzi tutaj. To tylko pokazanie, jak ten czołg fajnie może odbijać i zadawać bardzo fajny damage. Tu właśnie już 5 został wykryty, no i tam od razu strzały za tamtych krzaków z tych między górkami. Arta, no a jak zobaczyłem, że Arta już tu strzała, to już się postanowiłem tam nie pchać. Niefortunne miejsce trochę, bo nie ma co strzelać za bardzo. Ale tu fajny strzał z damage'em. Gąska ściągnięta. Tutaj już niefortunny, bo gąska tylko. Strzał do leoparda. Nie trzeba się wycofać i przeładować. To niestety na patona nie zdążyłem się przeładować. Ferdinand z Leopardem się tam pojawili. No, bardzo groźni przeciwnicy, szczególnie, że to został tylko Pershing, no, ale widzę, że tu z prawej strony i z ósemka, i też się wjechali naszym na plecy. Więc w tył nazad. I z ósemka już padł. No i zaraz padnie. Też się dzień padł na 2 strzały. Szczęśliwe z podpaleniem. Niestety tutaj już Pershing padł, ale dosyć mocno została Ferdinand z Leopardem, zostali dosyć mocno bici. Tutaj się nie spodziewał, my tutaj się wjechali na szczęście.
Oj, 4 strzały za jeden. Bardzo fajnie. Już mu za to 26% życia. Polską nadbycie Ferdinand, Leopard i to 50 Heavy. Jack Panzer się z tym czasem bije. Jeszcze jest 54 i PiSu. Oj, się tutaj trochę nadjeżdżało. Mimo co trzeba przeładować, z tym przyciskiem tutaj nic nie zwoluje. Jest 8, pisze, że jeszcze możemy wygrać. Niestety strzał nie trafił w gąskę. Nie ściągnąłem mu. A tutaj te 50 nie dobiłem. To może zaważyło trochę na tej bitwie. Chociaż głównej rzeczy zaważyło to. Tam patrzę, zaraz padnie do arty. Też wartownie, bo tu ISU już prawie miał przeładowane działo. No i tutaj też popełniłem jeden mały błąd. Nie pomogłem Jadzi. Teraz już powinien od razu pojechać pomóc Jadzi z ISU 7. Nie czekać na te 54. Załatwić tego, pomógł Jadzi, pomógł załatwić tego ISA 7, to te 54 nie byłby jakimś wielkim problemem. Szczególnie jak się okaże, nie jest to wymaksowany te 54. Jeden na jeden, nawet z tak małą jeszcze hapą, bym w stanie chyba go załatwić. Ale popełniłem błąd, zjechać na dół, pomóc Jadzi, to stałem tutaj, czekałem. Myślę, że mam dobrą pozycję, a to jednak była zła pozycja. No ja pojawił się T54. Tu wyjdzie do mnie ten ogień, który niestety był na minus, już na samym wstępie. Tutaj już powinien się wycofać i uciekać z przeładowaniem. Ale dalej próbowałem coś załatwić, ale niestety też się nie udało. Jadzia też zaraz padła. Tak więc dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny mój odcinek.